Siema, no witajcie, tutaj Wojanito, chory trochę jeszcze, ale ogólnie się lepiej czuję, więc dzięki w ogóle widzowie za wasze wszystkie komentarze. W ostatnim odcinku pisaliście mi milion chyba komentarzy, żebym poczuł się lepiej, żebym poczuł się zdrowy i poczułem się zdrowy. Wasze komentarze mnie uzdrowiły, więc dziękuję wszystkim za takie miłe przyjęcie mnie po króciutkiej przerwie. Ale już jestem, dużo lepiej się czuję, więc się cieszę. I poza tym Nubek wczoraj nas też wyleczył, wyciągnął z nas jakieś dziwne coś, jakiegoś gluta dziwnego, który nazywał się wirus. I dzisiaj pójdziemy, bo w sumie on poszedł z tym wirusem i nie powiedział, co chce z nim zrobić, więc pójdziemy sprawdzić, co on ma w planach, w sensie z tym wirusem zrobić. Powinniśmy go zniszczyć moim zdaniem. Idziemy do Nubka i się przekonamy, czy on czasem go nie zjadł, bo to już w ogóle byłby przypał. Zostawcie oczywiście widzowie łapeczkę do góry i Wojan Team! Pierwsza linia w opisie, dołączajcie. Bluzy Wojan Team pomagają wam przetrwać zimne dni. Właśnie tak, więc wbijajcie wojoszo.pl, pierwsza linia w opisie. Pamiętajcie, do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie z ręcznie podpisanym autografem, totalnie za darmo. Dodatkowo masz jeszcze naklejki, takie, gdzie możesz sobie przykleić. Więc oprócz rzeczy, które zamówisz, dostajesz rzeczy gratisy. Więc tak cię fajnie obsłużymy w Wojan Shopie. A my idziemy teraz do Nubena. Nubeno! No, Nubeno? To jest ten wirus. Nubek, co ci jest? Wszystko z tobą dobrze? Nubek, ale wiesz... Co? Co jest, Nubek? Ty trolujesz, czy to naprawdę? Jak się czujesz, Nubek? Ale czekaj, ale jesteś zgrzany! Nubek! Co ty tak się pod kołderkę? Co ty... Jak to? Co się z tobą dzieje, Nubek? Chory jesteś też! Wyrzuć to coś! Wyrzuć tego wirusa! Wyrzuć to! Co jest z twoimi oczami? Nie, załóż tą czapkę szybko. Załóż czapkę, nie możesz chodzić bez czapki. Wyrzuć tego wirusa, czemu go trzymasz w ręce? On cię zakaził! Nie mogę go odpuszczać. No Nubek, wyrzuć tego wirusa! Czemu nie możesz? Czemu? On może zakazić wojarowicę. Nie zakazi! Zamkniemy go gdzieś. Mam pomysł, dobra. Trzeba go zniszczyć, trzeba zniszczyć tego wirusa. Trzeba go wyrzucić do lawy. Tam zostanie totalnie rozwalony na małe części. Tak, to jest dobry pomysł. Chodź, Nubek. Idziemy go rozwalić. No, Nubek. Jest mi strasznie ciężko, pojadę. To daj, to ja go wyrzucę. Ja już wyzdrowiałem, ja się uodporniłem. Będę... Chyba mnie coś zrobił. Ojejku, co za ochyctwo. Ja, jak widzisz, noszę cały czas swoją czapkę i twój sweter, bo słuchaj... A dałbyś mi buty i spodnie i kalesony, bo mi zimno. Buty, kalesony, spodnie. Słuchaj, no jasne, że ci dam. Trzymaj. Zakładaj szybko. Chociaż one mogą być dla ciebie niewygodne trochę. Zaraz ci zrobimy nowe. Nubek, zajmiemy się tobą za chwilę. Zajmiemy się. Tylko ten wirus. Ja nie mogę. Wiedziałem, że coś będzie z tym wirusem nie tak. Wiedziałem, że coś się wydarzy, widzowie. Zaraziłem całe Wojanowice. W sensie póki co tylko ciebie. Musimy zadbać o to, żeby Palion nie dostał się do tego wirusa. Musimy go zniszczyć. Ale najpierw chodź, Nubek. Ogarniemy ci cieplejsze ubranie. Bo ta zbrojka, którą dostałeś ode mnie, ona jest trochę sztywna i niewygodna, nie? Skórzana będzie lepsza chyba. No taka sztywniacka trochę. A gdzie masz tą, co ci dawałem, skórzaną, enchantowaną? Co ci robi? Stary, gdzieś się oddałem, ale teraz nie mam głowy do tego, naprawdę. Ej, twój głos to serio jest chory, giga chory, słuchaj, to po tobie. Czekaj, szukam teraz, gdzie jest... O! Patrz, proszę, tu masz spodnie. Zaraz ci dam jeszcze butki. Skóra, no gdzieś miałem milion skór. No gdzieś... tutaj? Nie. Gdzieś miałem skóry, zaraz ci ogarniemy, widzowie. Musimy koniecznie mu to ogarnąć, bo Nubek nie może być chory. Nie może boso chodzić po Wojanowicach. Dobra, mam pomysł. Pójdziemy do krowy. Dawaj. Dzięki. Pójdziemy do krów i ci to ogarniemy, Nubek. Ogarniemy ci, będziesz zdrowy, Nubek. Będziesz zdrów. A z tym wirusem to się rozprawimy. Nubek, rozprawimy się. Tak mnie boli głowa. Lecę, szybko krówki ogarnąć. Zaraz tam wrócę do ciebie, zaraz wrócę, widzowie. Musimy mu pomóc, ja nie mogę. O, ile krów, dobrze. Krowa jedna, krowa druga. Gdzie jest skóra? Mamy skórę. Ej, no tylko dwie. Jak to tylko dwie skóry? Trzy. Dobra, ten mieczek nie ma grabieży. To musimy zmienić, dobra, mamy. Mamy to, wracamy do Nubka, zrobić mu szybciutko buciki, żeby nie było mu zimno w nogi. Dobra, jestem, Nubek. Jestem, już ci ogarniam tutaj butki. Butki, właśnie tak. O, i ho, o, o.
O, dobra, poszedłeś spać, bardzo dobrze. Nubek, wstań, wstań, Nubek. Nie dam rady. Ale ty musisz założyć buty. Musimy się tobą zająć. Dobra. Dobrze, 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 będzie dobrze, Nubek. Ja nie mogę, co się z tobą dzieje, Nubek? Naprawdę nie jest źle, trzymaj pieczoną. Co to jest, wołowinę? Żebyś miał, o właśnie, siłę. Tak, zrobimy ci jeszcze pitku, wszystko. A z tym wirusem to się zajmiemy, słuchaj. Rozwalimy go, widzowie, rozwalimy go. Idziemy do lawy, idziemy go zlawowawić. Lawowawić, lawowawić. Ale ja nie wiem, czy to zadziała. Jak to? Czemu nie? No my się, znaczy nie wiem, bo wirusy tak mają, że one się, że wiesz, on może być, no niby tego zabije z wirusa, ale on się może rozprzestrzenić, nie? Myślisz, że już się rozprzestrzenił? No nie wiem, stary, widzisz, ja dalej go mam w sobie. O kurczę, czyli teraz z ciebie będzie! Nie wypadnie ten wirus. No ale przewalone. No będzie drugi wirus. Może powinniśmy tego wirusa na przykład w jakimś miejscu przechować, albo... Może powinniśmy. Może... Ej, w ogóle to jest dobry pomysł, żeby możesz wykorzystać go na hakera, stary. Jakby haker miał na przykład wrócić, to patrz, jest haker, rzucam w niego tym i gościu jest chory. I go wtedy rozwalamy i traci game moda. Gościu, genialne. No tak, ale ja się źle czuję. Dobra, dobra, Nubek, ja wiem. Idziemy zamknąć tego obrzydliwego wirusa. Sprawdźmy tylko najpierw, co jest tu. Ojejku, ile tutaj w ogóle my mamy rzeczy, jocie. Dobra, słuchaj, robimy tutaj, jakieś może weźmiemy rzeczy z tego. O, wypolerowany dioret. Mamy tutaj jeszcze, a jak się robi wypolerowany andezyt, tak? Tak, dobra, to andezyt będzie lepiej wyglądał wypolerowany. I mam pomysł, zrobimy miejsce, w którym przechowamy. Przechowamy tego strasznego wirusa, zobaczysz, Nubek. To będzie musiało być miejsce jakieś bezpieczne bardzo. Chodź na górę z nami, chodź na górę. Widzowie, będzie trzeba schować tego wirusa i wykorzystać go w odpowiednim momencie, na przykład na hakera. I oczywiście od razu po wyleczeniu Nubka wirus, który z niego wypadnie, też trzeba będzie jak najszybciej wyrzucić. Ej, ej. Co? Ale boli mnie to. Przejście na górę boli. Boli cię, wspinanie się na górę? Dobra, już jesteśmy. Może Nubek, ty nie wiem, może powinieneś pójść spać teraz. A nie z nami chodzić. Do szpitala może. Tak, dobra. Mam pomysł. Dobrze, mam pomysł, gdzie to przechowamy. Mam pomysł. To będzie miejsce, w którym próbowaliśmy wyleczyć Kati. Ej, mogę wziąć to? Co? No, no, możesz. W sensie. Żebyś sobie mógł latać, tak. A chcesz fajerwerki? Tak. Dobra. Tylko to... może nie teraz, bo się no to potem będę miał, bo teraz się przeziębię bardziej. Ej, no właśnie, jak będziesz latał, to się przeziębisz, gościu, więc uważaj lepiej. Mam fajerwerki 5, dzięki. Trzymaj jeszcze surową wołowinę. To jest takie... Chcesz mnie zarazić? To tatar jest... wołowy. Nie, nie je się surowej. Ale to jest tatar wołowy, stary. Wcinaj! Nie gadaj! Zaraz się to zajmiemy, będziesz zdrowy, Nubek, będziesz zdrowy jak nic. Dobrze, to w takim razie czekajcie. Tego wirusa, w co jeszcze można go zapakować? No skrzyneczkę potrzebujemy, żeby do skrzyni go dać. Więc wezmę sobie świerkowe deski, przerobimy sobie potem je na crafting. Dobrze, 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 Nubek, już prawie wszystko mam. Lecimy robić tajemne miejsce. Okej, mam to, chodź, ruszajmy. Ruszajmy do szpitala! Tam będzie miejsce przechowania tego strasznego wirusa, pirusa, debina! A powiedz chociaż debina, no jak mówi debin, będąc chorym? Debina. O nie, nie ma nic. Nubek nie ma nic energii, no współczuję mu giga mocno. To teraz będę musiał za ciebie nagrać odcinek na twój kanał. Nogę, proszę. Więc zostawcie łapkę w górę, jakbyście chcieli, żebym nagrał zastępstwo na kanale Nubka. Dobra. Na samym wstępie to jest pokój wyzdrowień Wojana. Nie, 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 to było tu na dole. To było tu na dole. W ogóle trzeba naprawić te drzwi. Czemu one są tak zrąbane? Kto je tak tutaj postawił? Pyk, pyk, okej. O, i super, działa. Dobrze. Chodź, to było tutaj. Tam się schodziło, ale tam jest bedrock. Niedobrze. Co to? Bedrock. Tędy, obok bedroga. Tak, obok. Jest. Już. Dzień dobry. O nie, to jest straszny pokój tortur. To nie... Co to jest za miejsce? No nie fajnie wygląda to miejsce. Ale to było miejsce, którym próbowaliśmy wyleczyć Kati z jej... O jejku. Ej, czekaj. O nie.
Natychmiastowe obrażenia to ci chyba nie pomoże. Ale patrz co mam, natychmiast leży. Nubek, właśnie tutaj. Właśnie tutaj. Właśnie tutaj. Nie. Tu na tą czerwoną linię wejdź. Wejdź na tą czerwoną linię. Dobra. I teraz mam pomysł, wyleczymy cię, Nubek. Uwaga, jesteś gotowy? Tak. Rys! Jak się czujesz? Co, lepiej? Może ja cię, tą moją, twoją bronią cię wyleczę. Ty też mnie tak próbowałeś wyleczyć, uwaga. Rys! I jak tam? Ja się umieram. Co? Przecież ty mnie tak leczyłeś. Wejdź na czerwoną linię jeszcze raz. Zaraz cię wyleczę. Wejdź na czerwoną linię. Czerwona linia. Mordo, co ty robisz? Czerwona linia. Czerwona linia. Czerwona linia. Czerwona linia. To cię wyleczymy. No właź. Właź. Dobra, dobra, pa. Lepiej? Strzel mi to w twarz. Strzel mi to w... Dobra, dobra. Pa. Uwaga. Lepiej? Nie wiem, czy jest lepiej, bo ja boję się, że mam jakiegoś zmutowanego wirusa, ale dobra, nie wiem. Zamykamy go w takim razie, zamykamy go. On musi być schowany w jakimś miejscu, o którym nikt nie będzie wiedział. Miejsce skażenia, to będzie miejsce... Masz pochodnie? Daj pochodnie. Bo nie mam pochodni, gościu. Mam. A tu nic nie widzę. Dobra, dobra, ja sobie tutaj tylko wyrzucę te niepotrzebne rzeczy, ten bo jakiś... O, dobra. Mam. I co to zakryć? Na przykład. Nie, kwarcem to zaraz zakryjemy, kwarcem. A to będzie to miejsce, przechowania. O, idealnie! Ale psygody nas czekają z wirusem. Chodź. To jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce na schowanie wirusa. Tutaj. Tak. Uważaj plecym. Dobra, spoko. Wow, uważaj, nube. Pójrz, żaby nie bój. Ja wiem, co to jest za miejsce, stary. Co jest grane? Co my tu robimy? Tu jest stare miejsce przywołania. On tylko... Śmierci Machunera. O co chodzi? Nie. To nie powinniśmy tutaj w sumie tego robić. Nie, na pewno nie. To musi być miejsce, gdzie nigdy nie będziemy odwiedzać tego miejsca. Możliwe, że tam jeszcze czasami będziemy. Chodź, wychodzimy stamtąd, Nubek. Wychodzimy. To nie jest dobre miejsce. Mam pomysł. Po prostu zrobimy to w tym miejscu. Zrobimy tutaj tak. A co to jest, widzowie? Czy w każdym miejscu na Wojanowicach musi być jakieś coś otwarte? Jest. Nie wiem, czy to rozwiąże nasze problemy, ale spróbujmy. Dobra. Lećmy z tematem. Zróbmy tutaj po prostu dziurę. Na miejsce, na naszą choróbsk, na nasze choróbsko. Zdecyduję się. A ty, Nubek, powinieneś leżeć i odpoczywać. Co ty robisz? Chorobowa kupa? Chorobowe pierdy? Kto ma chorobowe pierdy? Ja nie miałem chorobowych pierdów. Czemu robisz to dirtem? Dobra. Trzymaj, zabuduj podłogę tym. I sufit od razu też. Normalnie, sufit też. Pięknie ci idzie, Nubek. Jesteś chory, ale dajesz radę. Nie, naprawdę, życzcie zdrówka Nubkowi. Bo niestety go zaraziłem. Czyczyk, dobra. Pięknie. I teraz tak, ściany z czegoś by można było zrobić. Z drewna, ściany będą z drewna. Trzymaj z drewna. Nie z dirta, z drewna. Okej, to będzie dobre. To będzie dobre miejsce. Słuchaj, Nubek, to będzie miejsce, któremu nikomu nie możesz mówić o tym miejscu, okej? Zakazane miejsce. Tak. Nawet Palionowi. Palion nie może się o nim dowiedzieć, żebyś czasem tutaj nie przyszedł i się nie zaraził. Dobra. No, bo to będzie przypał, giga przypał. Dobra. A wyciągniesz ze mnie tego wirusa? Wyciągniemy, Nubek. W kolejnym odcinku będziemy starali się cię wyleczyć, ale na samym początku będziemy chcieli tutaj zrobić miejsce właśnie tego wirusa. To będzie tak zwana skrzynia zamknięta, patrzcie. Tutaj tak. Słuchajcie, wsadzamy tutaj tego wirusa i ta skrzynia będzie skrzynią zamkniętą, domkniętą. Nikt do niej nie będzie miał dostępu, patrzcie, nie da się jej otworzyć. I dodatkowo jeszcze zamkniemy ją takie... Co ty? Nubek!
co? Zakazane! A, chcę zobaczyć, czy tam jest na pewno, pokaż mi, żeby nie było, że zabrałeś. No dobra, jest, zobacz. Dobra, jest, no. Jest! Chociaż najlepiej byłoby to obsydianem zabudować to od góry. A jest to obsydian w ogóle? Czekaj, czekaj, sprawdzimy. Chyba powinien być, chociaż nie nie ma. Ej, chociaż mam pomysł, jak go zrobić. Czekaj. Ej, jaki tam pomysł? Chyba. Zalać to wodą. Ale nie, to chyba będzie głupie. Będzie głupie. Powolne opadanie, słabość. Nie, tego ci nie dam. Tego ci nie dam, ty nie możesz być teraz słaby. Dobra, słuchaj. To trzeba zabudować. Najpierw z tym, a teraz jakoś. Co ja robię? Co ja zrobiłem? Co? Coś prostszego. Nie widziałem szkło. Co ty się. Aha. To dziwne. Najlepiej to dirtem. Dirtem! Spadaj, żaden dirtem. To jest miejsce skażenia. Każdy powinien wiedzieć, że tutaj nie można wejść. Cyk. W ogóle nikt nie powinien wiedzieć o tym miejscu. Zakazane miejsce. Patrzcie. Zakazane miejsce, widzowie, na Wojanowicach. Miejsce skażenia. I od razu jak cię wyleczymy, Nubek, to w ciągu sekundy normalnie, w ciągu sekundy robimy dokładnie tak samo. Czyli niszczymy tego wirusa w taki sam właśnie sposób. Chowamy go w tym miejscu. Musimy cię teraz wyleczyć, żeby tego wirusa właśnie tutaj schować. Tak, to jest dobry plan. Dobra, nie. To trzeba jeszcze zniszczyć. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay. I jeszcze tutaj. Cyk, cyk. Dobra, dobra. Co się drę? Te pin! Dobra. Już, ale ty zostajesz w szpitalu, wiesz o tym. Dobra, i to będzie tutaj to miejsce. Miejsce skażenia, widzowie! Nie ma tutaj wchodzenia. To jest miejsce tylko schorzenia. Dobra, wyjdź najpierw ty pierwszy, ty musisz pierwszy. A potem ja wejdę, widzowie, i Nomek, musisz zostać w szpitalu. Musisz zostać w szpitalu koniecznie. Nie możesz wracać na Wojanowice, nie możesz zarazić Paliona. Dobra. Bo przecież jakby Palion się zaraził, to ja bym nie wytrzymał normalnie. O, tu jest obsydian. Dobra. Zostań tutaj, Nubek. Połóż się w łóżeczku. Ja ci tu będę wszystko przynosił i ogarniemy ci tak, że będziesz zdrowiutki, okej? Okay? Jak będziesz czegoś potrzebował, to po prostu mi mów. Dobra. Ja tu będę przychodził co jakiś czas i sprawdzę, czy wszystko z tobą git, okej? Dobra, dobra, biedny. Ale zrozumiałeś, o co chodzi, co nie? Dobra, to trzymaj się. Zdrowiej. Dobra, widzowie, nie, ale przykro mi, jak patrzę na... No, nie mogę wejść. Ja walę, no nie mogę wejść. Czemu to jest, kurczę, ktoś psuje, potem nie naprawia, no. Zostawcie opeczkę do góry, widzowie, i słuchajcie, ja tam pójdę i oprzątnę troszeczkę ten szpital, bo jest jakaś masakra, tam jest taki syf, ale widzowie, w kolejnym odcinku będziemy chcieli wyleczyć Nubka z tego wirusa i będziemy chcieli go również schować do tamtej strasznej miejscówki. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma, kliknij.